zacznijmy jakieś idiotyczne statystyki, to wyjdzie, że ktoś tam lewą nogą strzelił po raz pierwszy od 40 lat. Ludzie kochani. Czy Czesław Michniewicz powinien zostać na tym stanowisku? Czy jest nadzieja na to, że na Euro 2024 to po prostu będzie wyglądało lepiej? Nie wiem. Moim zdaniem ta formuła się już wyczerpała i jakby nie jestem w stanie sobie wyobrazić reprezentacji Polski grającej ładnie, ofensywnie, widowiskowo pod wodzą Czesława Michniewicza. Także na tę chwilę nie, a jeżeli dostanie Michniewicz szansę, no bo z drugiej strony swój cel wypełnił, tak? Tutaj jakby nie ma co do tego wątpliwości. Wyszedł, trzeci. Miał wyjść z grupy, wyszedł z grupy, to jest najważniejsze na tych mistrzostwach. I jeżeli dostanie kolejną szansę, to po prostu musi zmienić styl gry, bo piłkarze nie pozwolą mu dalej, żeby gra była taka ultra defensywna. Panie Janku, zgadza się pan, czy Czesław Michniewicz powinien zostać na stanowisku selekcjonera? Dla mnie są to głupoty. Przepraszam, panowie. Czyj cel wykonał Czesław Michniewicz? Nie no, celem, który postawiono przed mundialem, w ogóle w momencie, w którym PZPN postawił jasne cele. Awans na mundial, utrzymanie w dywizji A i wyjście z grupy na mundialu. Te trzy rzeczy udało się Czesławowi Michniewiczowi osiągnąć. Czyli beton, który nie ma zielonego pojęcia o piłce. Brawo. Mamy najlepszego piłkarza świata. Mamy najlepszą, jakby to powiedzieć, najlepsze pokolenie i ten. No to jeszcze raz podkreślam. Po 36 latach, myślmy, po 44 latach pierwszy karny został strzelony przez Roberta Lewandowskiego. Bo od czasu Kazia Dejny. Zacznijmy jakieś idiotyczne statystyki, to wyjdzie, że ktoś tam lewą nogą strzelił po raz pierwszy od 40 lat. Ludzie kochani. I to tylko się tłumaczy tym, że beton PZPN-owski mówi, oczywiście są to ludzie, którzy są do organizacji dobrze, ale nie mają zielonego pojęcia o piłce. I mówią tak, Niemcy odpadli, Belgowie odpadli, Urugwaj odpadł. Panowie, a ja wam mówię tak, jakieś Maroko weszło, jakaś Korea weszła, jakaś Japonia weszła. Jeszcze nie wiadomo, czy nie wejdą dalej. No przecież to jest takie alibi, to jest takie po prostu ogłupianie nas, że to jest coś nieprawdopodobnego. I teraz my wykonaliśmy zadanie. Dobrze, dajcie mu dożywotnią ten. Tyle tylko, że pozwólcie, że ja powiem swoje zdanie, bo to jest moja drużyna. Nie interesuje, co to jest Legia, co to jest LKS, bo mnie interesuje drużyna narodowa. I na ten temat mam prawo coś powiedzieć. I ja uważam, że ta drużyna, gdyby zagrała 5 spotkań i weszła do... A miała pełne prawo, bo gdyby zremisowała z Argentyną, gralibyśmy z Australią i mielibyśmy 50-50 możliwości przy takiej grze naszych chłopców. Mhm. To myśmy trafili na ten. I cały czas jest demagogia. Trener po meczu teraz z Francją mówi, no tak, mnie te statystyki nie interesują, mnie interesuje wynik. Panie trenerze, a nie interesował pana wynik po Argentynie? No przecież taki sam wynik był. Tylko, że lepszy wynik był osiągnięty z Francją, z lepszą drużyną, bo 1-3, niż 0-2. Czyli to jest po prostu demagogia i mamy to. Jeśli trener się wypowiada do dziennikarza, który jest przedstawicielem nas, tego 12 zawodnika, na pytanie, co sądzi o wypowiedzi Lewandowskiego i ten powie, panie, no jak pan tu przyjechał, to jak pana redakcja wysłała, no to są po prostu, i wy to wszystko łapiecie za dobrą sprawę. Oczywiście, moim zdaniem, natychmiast powinna być dymisja. A co zrobi prezes Kulesza, nie wiem. Moim zdaniem również, proszę, Niemcy powołali sztab kryzysowy. I dla mnie jest to nie do pomyślenia, żeby jeden człowiek, i to trzeba zmienić moim zdaniem jak najszybciej, jeden człowiek, który nigdy nie był piłkarzem jakimś takim wybitnym, nikt nie ten, wybierał selekcjonera reprezentacji. To musi być jakaś grupa ekspertów, grupa znawców, która oczywiście prezes związku ma decydujący głos. Ale muszą mu to podpowiadać. A tutaj rozmawia ze wszystkimi i wyciągnął z kapelusza człowieka,
który no, nie, póki co nie chce odtajnić swoich zeznań w prokuraturze. Ja powiedziałem, że jest to najczarniejszy dzień w historii polskiej piłki. Tylko wtedy nie miałem na myśli spraw merytorycznych. Ale widocznie pan prezes Kulesza rozmawiał, jak zamierzasz grać, Czesiek, czy jakim systemem. No, jeśli powiedział, że autobusem, no to tylko pogratulować. No i jeszcze raz podkreślam, ludzie, opamiętajcie się, nie dajcie sobie wciskać ciemnoty.